Rodzice wyrzucili mnie z domu, gdy byłem dzieckiem, a potem bezczelnie oczekiwali ode mnie wszystkiego, kiedy umarli moi dziadkowie. Przyszedłem na świat, gdy moi rodzice mieli zaledwie 17 lat. Zmusiło to ich do rzucenia edukacji na poziomie szkoły średniej, aby mogli od razu znaleźć pracę. Szczególnie mój ojciec nie był z tego zadowolony, ponieważ marzył o grze w piłkę nożną na studiach, a zamiast tego musiał pracować na stacji benzynowej. Wiele razy mówił mi w twarz, że zrujnowałem jego marzenia. Mama prawie w ogóle mnie nie wychowywała, bo też musiała pracować. Przez większość czasu pilnowała mnie zrzędliwa starsza pani z sąsiedztwa. Ona nie była taka zła. Poświęciła mi więcej uwagi niż moi rodzice. Mojemu ojcu w końcu udało się znaleźć lepszą pracę jako menedżer dzięki swojemu doświadczeniu w prowadzeniu stacji benzynowej. To było zaraz po tym, jak moja mama zaszła w ciąże z moją siostrą. Miałem sześć lat, kiedy się urodziła. Wcześniej nie okazano mi zbyt wiele miłości, ale kiedy pojawiła się moja siostra, nawet dla mnie, sześciolatka, stało się oczywiste, że jestem niechciany. Jedynymi osobami, które wydawały się tym przejmować, byli moi dziadkowie ze strony ojca i w pewnym sensie moja niania. To ich traktowałem jak swoich prawdziwych rodziców, ponieważ traktowali mnie tak, jak powinno się traktować dziecko z miłością. Mieszkaliśmy w apartamencie z dwiema sypialniami. Gdy moja siostra podrosła, zostałem całkowicie wyrzucony z pokoju, który wspólnie dzieliliśmy. Przez dwa lata spałem na kanapie. Poza ubraniami, przyborami szkolnymi i starym gamebojem nie miałem prawie nic własnego. Kiedy miałem 10 lat, moi rodzice zdecydowali, że się wyprowadzą. To jednak nie obejmowało mnie. Koniec końców nie było to dla mnie trudne. Ponieważ moi dziadkowie zgodzili się mnie przyjąć, moje życie od razu stało się lepsze. Znów dostałem własny pokój, a w 1996 roku dziadkowie podarowali mi zupełnie nową konsolę Nintendo 64. W te święta dostałem też przenośną konsolę Game Boy Pocket. W sąsiedztwie było jeszcze kilkoro innych dzieciaków w moim wieku, z którymi się zakolegowałem. Jeździliśmy razem na rowerach, graliśmy w gry wideo. Strzelaliśmy do puszek, budowaliśmy forty i babraliśmy się w okolicznym strumieniu. Typowe zabawy normalnych dzieciaków. W końcu byłem szczęśliwy. Z biegiem czasu dorosłem i w końcu się przeprowadziłem. Później jednak wróciłem, aby pomóc moim dziadkom, gdy w podeszłym wieku utrzymywali się z oszczędności emerytalnych. Płaciłem im za wynajem, a to znacznie pomagało opłacać rachunki. Mój dziadek był osobą, która podczas zimnej wojny chciała zbudować schron przeciwbombowy. Nigdy jednak się tym nie zajął. Już w latach sześćdziesiątych chciał zgłosić się na ochotnika do wojska, ale odmówiono mu ze względu na stan zdrowia i słaby wzrok. Skoncentrował się więc na oszczędzaniu tego, co uważał za potrzebne. Wielokrotnie powtarzał mi, że lepiej coś mieć i nie potrzebować, niż potrzebować i nie mieć. W naszym regionie zimą występowały częste przerwy w dostawie prądu, spowodowane silnymi wiatrami i burzami. Posiadanie benzyny i propanu do grzejników i agregatów prądotwórczych było zatem koniecznością. Z biegiem czasu nabrałem tych samych nawyków co mój dziadek. Tak samo uważałem, że lepiej mieć takie zapasy na wszelki wypadek niż nie mieć ich wcale. Oczywiście przeszkadzało nam lokalne stowarzyszenie właścicieli domów, ale to już inna historia. Problem w tym, że jakieś 5 lat temu nagle zmarła moja babcia. Mojemu dziadkowi złamało to serce. On także odszedł jakieś półtora roku później. Prawie wszystko, co posiadali, zapisali mi w spadku. Ich oszczędności, ich dom, ich pojazdy, ich rzeczy, wszystko. Dom był już dawno spłacony i dziadek wiedział, jak utrzymać go w dobrym stanie. Tak naprawdę po śmierci babci w pewnym sensie podwoił wysiłki w jego remont. Przebudował dach, przemalowaliśmy dom od środka i na zewnątrz naprawiliśmy wiele drobiazgów. Sąsiad dziadka, Jerzy, nawet przyszedł pomóc w remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Jak na ironię, Stowarzyszenie Właścicieli Domów było zadowolone z tych zmian, ponieważ dom nie wyglądał już na zaniedbany. Pewnego ranka przygotowywałem śniadanie, a mój dziadek nie zszedł na dół. Było to dziwne, bo nigdy nie mógł oprzeć się zapachowi boczku. Poszedłem więc sprawdzić, co u niego. I się nie ruszał. Zadzwoniłem na pogotowie i przyjechali ratownicy medyczni. Przyjechali tylko po to, żeby mi powiedzieć, że odszedł we śnie. Moi rodzice sprawili, że pogrzeb dziadka był strasznym przeżyciem. Nie zadali sobie trudu, żeby przyjechać na pogrzeb babci. Byli zbyt zajęci. Na pogrzebie dziadka w ogóle nie pogrążyli się w żałobie. Moja siostra przyjechała w jaskrawej, designerskiej sukience. Nie byłem z tego zadowolony, bo na uroczystości pogrzebowej obowiązywał strój kościelny. Zauważyłem, że moi rodzice wielokrotnie szeptali do siebie i przeszywali mnie wzrokiem za każdym razem, gdy na nich patrzyłem. Podczas czytania testamentu okazało się, że moi rodzice wiedzieli, że dawno temu zostali wydziedziczeni za to, jak mnie potraktowali. Mimo wszystko uznali, że to wyjątkowo niesprawiedliwe, że dostałem wszystko grozili, że mnie pozwą, aby podważyć testament. Wielokrotnie dostawałem telefony i wiadomości od mojego ojca, matki i siostry, które mówiły mi, że muszę postąpić właściwie i dać ojcu to, co powinno należeć do niego. Kazałem im wszystkim spadać, używając przy tym wyjątkowo niesmacznych słów. Skończyło się na tym, że moi rodzice pozwali mnie, aby podważyć testament. Jednak sędzia wydał orzeczenie na moją korzyść po zapoznaniu się z testamentem i wysłuchaniu nas obojga. Nie była to więc długotrwała batalia prawna. Sędzia nawet spojrzał na moich rodziców z absolutnym obrzydzeniem po przeczytaniu testamentu i usłyszeniu o tym, jak traktowali mnie w dzieciństwie nazwał mojego ojca okropnym rodzicem i stwierdził, że dziadkowie słusznie się go wyrzekli. Mój ojciec w milczeniu zwiesił głowę, ale zatrzymał mnie przed salą sądową i powiedział, że zawsze byłem największym błędem w jego życiu. Powiedział, że gdyby mógł cofnąć czas, upewniłby się, żebym się nie urodził. W jego oczach powinien zostać gwiazdą futbolu. Zamiast tego przez osiem godzin dziennie musi nosić identyfikator ze swoim imieniem. Powiedziałem mu, że chcąc nie chcąc, babcia i dziadek widzieli, jakim jest paskudnym człowiekiem. Nie prosiłem, żeby się urodzić. Jedyna prawdziwa miłość, jaką kiedykolwiek mnie obdarzono, pochodziła od moich dziadków. W moich oczach on dawno już przestał być moim ojcem. Otrzymałem jeszcze kilka natarczywych telefonów z pogróżkami, a także kilka listów od moich rodziców. Wszyscy żądają między innymi pieniędzy. Z biegiem czasu po prostu przestali, bo całkowicie się od nich odciąłem. Nigdy nie odpowiadałem na e-maile ani listy, a podczas rozmów telefonicznych po prostu milczałem. Kilka razy po prostu zostawiłem telefon na blacie, a oni narzekali, aż zorientowali się, że nie słucham. Oprócz tego, że nie dostali domu ani pieniędzy, moich rodziców zirytowało, że nawet werbalnie im się nie postawiłem. Byłem jednak gotowy wyruszyć z nimi na wojnę i oni o tym wiedzieli. W końcu zatem zostawili mnie w spokoju. Z tego, co wiem po przejrzeniu Facebooka, przez ostatnią dekadę moja siostra próbowała zostać modelką, wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci, rozwiodła się i obecnie nieszczęśliwie pracuje na pozycji, którą uważa za niegodną swojego statusu. Moja mama pracuje obecnie w handlu detalicznym i również głośno wyraża swoją pogardę dla tej firmy. Podobnie jak u mojego ojca, jej najlepsze lata skończyły się w szkole średniej. Była wtedy czyrliderką i nawet jej stary mundurek powiesiła na ścianie. Mój ojciec ma praktycznie tę samą pracę od 25 lat. Musi być w tym dobry, skoro nadal to robi. Jak dla mnie? Cóż, jestem już po trzydziestce. Żyję praktycznie bez długów w ładnej okolicy. Tak naprawdę nie miałem dziewczyny od czasów liceum i nie miałem motywacji, żeby wejść w kolejny związek. Jednak samotność dopada każdego, więc może wkrótce spróbuję kogoś znaleźć. Niewiele osób jest w takiej sytuacji finansowej, w jakiej jestem w moim wieku. Kawaler, żyjący w spłaconym domu, posiadający dwa samochody i niezłą sumę w banku. Chyba mógłbym zostać ojczymem, to może być bardziej w moim stylu. Rozkapryszony rodzic wysyła dzieci do mojego domu. Dziś rano kosiłem trawnik pod domem. Tak się złożyło, że miałem na sobie wyświechtaną koszulkę z logo gry wideo, w którą lubię grać. Mieszkamy w bardzo małym miasteczku w północnym Wisconsin. Każdy po prostu zajmuje się swoimi sprawami, więc nigdy nie mieliśmy zbyt wielu kontaktów z sąsiadami. Odpowiada nam to: jeden z domów sąsiadujących z naszym jest domem do wynajęcia, który właściciele przekształcili w bliźniak. Dolna połowa jest pusta, a w górnej części mieszkają dwie osoby dorosłe kobieta z mężczyzną z dwójką dziećmi. Nigdy nie rozmawiałem z nimi, ponieważ nigdy nawet nam nie pomachali, gdy widzieliśmy się na zewnątrz. Dziś rano jednak zobaczyłem, że matka tych dzieci idzie w moją stronę. Wyłączyłem więc kosiarkę i przywitałem się. Ona skomentowała, że mamy taki duży dom. Mówię jej, że to dlatego, że lubimy zwierzęta. Mamy cztery koty i dwa psy i zazwyczaj adoptujemy zwierzaki, które mają problemy zdrowotne. Robimy tak, ponieważ mam zawód pielęgniarza, a moja siostrzenica jest weterynarzem. Porozmawialiśmy jeszcze chwilę i wróciłem do koszenia trawnika. Wróciłem do domu, żeby zająć się innymi sprawami i nagle słyszę pukanie do drzwi. Sprawdziłem kamerę i zobaczyłem dwójkę dzieci stojących pod moimi drzwiami. Mam zasadę nie wchodzę w kontakty z dziećmi, gdy ich rodziców nie ma w pobliżu. Jestem homoseksualny i w obecnej atmosferze politycznej uważam, że lepiej dmuchać na zimne. Zignorowałem zatem pukanie i wróciłem do swoich obowiązków. Po kilku minutach pojawiła się kobieta, z którą wcześniej rozmawiałem na podwórku, więc otworzyłem jej drzwi. Była zdenerwowana, że zignorowałem jej pukające dzieci, bo chciały pobawić się z naszymi zwierzakami. Powiedziała jej, że nigdy nie wpuszczę do domu dzieci, które nie są pod opieką rodzica i że nasze zwierzęta nie są zabawkami. Ona na to zapytała, czy mogą przyjść pograć w gry. Wywnioskowała, że z powodu mojej koszulki muszę być graczem. Powtórzyłem, że nigdy nie pozwoliłbym dzieciom, które nie mają przy sobie osoby dorosłej, wejść do naszego domu. Ona odpowiedziała, że potrzebuje trochę wolnego czasu, ponieważ zostawił ją partner i tylko ona teraz wynajmuje całe piętro, a jest zadłużona i nie stać jej na czynsz, więc po prostu potrzebuje odpoczynku. Przykro mi, że przeżywa trudne chwile, ale nie chcielibyśmy z moim mężem zabawiać jej dzieci. Przez chwilę wyglądała na zakłopotaną. Mnie zaciekawiło, co ją tak zakłopotało, a ona po chwili wypaliła coś, co kompletnie wytrąciło mnie z równowagi. Powiedziała obrzydliwe, dlaczego pedały muszą być moimi sąsiadami. Odpowiedziałem: Słuchaj, ty nadęta suko, nigdy więcej nie powiesz czegoś takiego ani mi, ani mojemu mężowi. Wynoś się. I zatrzasnąłem jej drzwi przed nosem. Nie odeszła. Zaczęła walić w nasze drzwi, wykrzykując najróżniejsze obelgi i wulgaryzmy. Ponieważ mieliśmy już problemy z niszczeniem mienia przez dzieci, zainstalowaliśmy kamery na zewnątrz naszego domu. Włączyłem zatem alarm w każdej z nich. Ta wiadomość do niej dotarła i poszła sobie. Co to było do cholery? Nigdy nie byłem tak zadowolony ze swoich kamer.